Agatka i Cukrojad. Prawda, że ładnie mi wyszło to ciasteczko, Cyrylku? A może mi doradzisz, co byś wolał, żeby było w tej szklaneczce? Sok pomarańczowy czy wiśniowy? Wiem, ty na pewno byś wolał sok z winogron. My chomiki nie pijamy farbowanych soków z cukrem. Zamiast tego wolimy źródlaną wodę. Ojej, no po prostu zapomniałam. Już nalewamy, Cyrylku, tylko wezmę... O! Stop! Zakaz jedzenia cukru! Co mówią twoi rodzice, że słodycze szkodzą zdrowiu? Jak mogłaby mi zaszkodzić jedna maleńka kosteczka cukru? Agatko, czy chcesz skończyć jak łasuch cukrojad? Jak kto? Jak łasuch cukrojad z krainy łakoci. We własnej osobie, panienko. Moja kraina rozciąga się po drugiej stronie tej, no i wszystkich innych cukiernic na całym świecie. Pudełek czekoladek, torebek cukierków i automatów z kulkami gumy do rzucia. No wiesz, z tymi kolorowymi, słodkimi kulkami. Ha! Na pewno nie zgadniesz, po co tu przybyłem. Otóż ja poszukuję przepisu na nadzwyczajny super tort. A wiesz, czym jest nadzwyczajny super tort? To taki tort, który jest lepszy od wszystkich innych tortów.